Dzień dobry Państwu. Doceniam wytrwałość. Domyślam się, że Państwo, którzy są od rana, mogą czuć się już zmęczeni tą ogromną dawką wiedzy i informacji. Aczkolwiek ja się bardzo cieszę z tych wielu rzeczy, które tutaj już padły dzisiaj od rana, bo nie ukrywam, że ułatwią mi trochę przekazanie informacji, przedstawienie zagadnienia Europejskiego Zielonego Ładu właśnie pod kątem nie tylko wyzwań dla przedsiębiorstw, ale też wielu możliwości rozwoju, rozwoju przede wszystkim swojego biznesu, bo na tym aspekcie dzisiaj będziemy się skupiać. Tak? Jesteśmy na konferencji dla biznesu, dla MŚP i na tej części Europejskiego Zielonego Ładu skupię się dzisiaj dla Państwa. Tak. Środkowy, tak. Ale wróciliśmy do wcześniejszego. Tak, dobra, czyli ten środkowy cały czas, niezmiennie. Szanowni Państwo, czym w ogóle jest Zielony Ład i skąd on się nagle wziął, tak? Nagle, nie nagle. Dla wielu pewnie osób jest to dość nowy temat, ale patrząc globalnie, wcale nie. Europejski Zielony Ład jest konsekwencją tego, co zaczęło się już dziać w XX wieku, dokładnie w latach 70., kiedy zauważono problem, że wzrost gospodarczy, który następuje od ponad 200 lat bardzo szybko też eksploatuje nasze środowisko naturalne, nasze zasoby naturalne. Wtedy pierwszy raz padło hasło zrównoważonego rozwoju. Co to w ogóle oznacza zrównoważony rozwój? W tych latach 70. zeszłego wieku stwierdzono, że trzeba takich zmian dokonać w procesie rozwoju cywilizacji, gospodarki, żeby zasoby nieodnawialne, którymi dysponujemy teraz, absorbować je w taki sposób, wykorzystywać w taki sposób, żeby starczyły w tych samych ilościach do następnych pokoleń. To jest w skrócie kwintesencja zrównoważonego rozwoju. Jest to koncepcja ogólnoświatowa. To nie jest koncepcja europejska, tylko koncepcja globalna. Zrównoważony rozwój ma określone swoje 17 celów. Te cele w części dotyczą przedsiębiorstw, ich działalności, rozwoju gospodarczego, ale też dotyczą aspektów, które zależą od globalnej gospodarki, od globalnych instytucji, od organów zarządzających danym państwem. Wśród tych 17 celów zrównoważonego rozwoju w aspekcie przedsiębiorczości możemy wyróżnić te, które mają bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, czyli na nasze zasoby nieodnawialne, na ochronę zasobów wód, na zmianę źródeł energii na czystą, na zieloną, odejście od paliw kopalnianych itd., itd. Będziemy mówić o redukcji emisji gazów cieplarnianych. Padło już dzisiaj też na temat obliczania śladu węglowego i redukcji. Można by bardzo dużo mówić o zrównoważonym rozwoju i o celach, jakie są w nim zawarte, ale nie ma dzisiaj na to wystarczająco ilość czasu. Mówimy o zrównoważonym rozwoju. Na podstawie tych założeń powstały plany, strategie, plany działania określone w czasie, które dotyczą akurat dla nas obszaru Unii Europejskiej, ale są one realizowane na terenie całego świata. Kiedy mówimy o Zielonym Ładzie, bardzo popularny teraz w mediach przede wszystkim temat ESG, czyli raportowania niefinansowego, jest to taki duży przeskok. Plany, zobowiązania, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna w 2050 roku i ESG, raportowanie pozafinansowe, które dzisiaj, tak jak była mowa, dotyczą dużych podmiotów, podmiotów giełdowych,
ale za kilka lat będą dotyczyć również sektora MŚP w wymiarze raportu niefinansowego, a założy się, że już w przyszłym roku wiele firm z sektora MŚP dostanie od swoich kontrahentów ankietę bądź oświadczenie do wypełnienia, gdzie wskaże, jak, w jakich warunkach zatrudnia pracowników, jaki jest ślad węglowy naszego produktu czy naszej usługi, bo też tak może być. Nasz bank się do nas zwróci z informacją przy odnowieniu chociażby kredytu obrotowego, czy ty firmą jesteś lub robisz coś, żeby być zielonym, żeby twój wzrost gospodarczy był oparty na zielonym, zrównoważonym rozwoju. To się będzie działo lada dzień. Wiem, że dzisiaj wiele firm z sektora MŚP mówi, ale to nas jeszcze nie dotyczy, my nie mamy na to czasu, my się borykamy z innymi problemami. Zgadzam się, bo tych problemów jest sporo do pokonania dzisiaj. ESG tak naprawdę to jest połączenie w trzech literach celów zrównoważonego rozwoju, bo jest mowa o ochronie środowiska, czyli o literce E, jest mowa o godnej płacy, o równouprawnieniu w literce S. Oczywiście mówię w skrócie, bo nie mam tyle czasu, żeby opowiedzieć o wszystkim szczegółowo. I mamy jeszcze ład korporacyjny. W raporcie ESG będziemy pokazywać, co robimy, co zrobiliśmy, co mamy w planach do zrobienia. Ale żeby do takiego raportu dojść i móc go złożyć, żeby okazać w banku, u kontrahenta i tak dalej, musimy zacząć przede wszystkim od kompetencji, o których dzisiaj już była mowa, i od business model canvas, o którym też pan Łukasz już mówił, czyli o zastanowieniu się, jaką ja jestem firmą dzisiaj, dokąd ja zmierzam, jaką drogą chcę pójść, jak chcę zmienić mój model funkcjonowania, żeby nadal być rentownym, żeby mój odbiorca nadal akceptował to, jaki produkt mu przekazuję, żeby mój bank nadal chciał mi dawać finansowanie, żeby móc się starać o dotacje, bo dzisiaj ciężko jest znaleźć konkurs dotacyjny, gdzie nie musimy wykazywać aspektów środowiskowych. Nawet w projektach dotyczących cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji jest część, ale jak twój projekt realizuje cele zrównoważonego rozwoju? Jak twój projekt wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego? Ten aspekt zielony pojawia się już dzisiaj wszędzie. Łącznie z tym, że nasi odbiorcy i kontrahenci też tego wymagają. Krótko jeszcze tylko na temat raportowania ESG. Była też mowa o pokoleniach, o młodych ludziach, którzy będą naszymi klientami lub są już teraz, którzy przyjdą do nas do pracy. Ten aspekt zielony, tego w jaki sposób nasza firma funkcjonuje, też będzie brany pod uwagę, chociażby w tak zwanym employer brandingu. Czy my będziemy atrakcyjnym pracodawcą, ale też czy świadomie będziemy zatrudniać osoby, które będą miały podobne wartości do naszych. Jeżeli chodzi o raportowanie i o bycie firmą, która działa w sposób zrównoważony, ma to wiele korzyści, ale do tego trzeba się przygotować odpowiednio, nabyć kompetencje. To, co była też już mowa przed chwileczką, żeby nie wysyłać kadrowej czy księgowej jakichś tabelek do zrobienia, żeby jakoś ten raport sklecić, wysłać to oświadczenie i mieć z głowy, tylko żeby sami na szczeblu zarządzania firmą zastanowić się, jak chcemy się zmienić, żeby dojść do takiej odpowiedzialności biznesu, świadomego działania na korzyść środowiska. Model biznesowy, jaki funkcjonuje do tej pory w gospodarce globalnej, to jest model skoncentrowany na wzroście. Tak? Chcemy więcej, więcej, więcej. Ale przyszedł teraz czas na to, żeby się zastanowić, jakim kosztem to więcej osiągamy. I tak naprawdę, czy dzisiaj ważny będzie tylko i wyłącznie zysk? On będzie ważny, bo mówimy o biznesie. Przedsiębiorstwo po to funkcjonuje, żeby zarabiać, żeby lepiej płacić swoim pracownikom, ale musimy też pomyśleć o tych następnych pokoleniach. Jaki świat zostawimy dla nich przede wszystkim. To, co mówiłam, zaczęłam już Państwu mówić a propos bycia zielonym, rozwoju biznesu w sposób zrównoważony. Zrobiłam przegląd różnych programów dotacyjnych przede wszystkim. Jakie dokumenty są wymagane w różnych instrumentach bezzwrotnych przy aplikowaniu się. Mamy takie coś jak analizę ryzyk związaną ze zmianami klimatu, czyli analizujemy, jaka nasza inwestycja
będzie odporna na zmiany klimatu w perspektywie 20, 30 czy 50 lat. W innym konkursie mamy do przygotowania analizę zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. Mówię o polityce ochrony środowiska tej ze szczebla Unii Europejskiej. Musimy uzasadniać i to konkretnie, nie przez więcej, mniej, tylko konkretnymi mierzalnymi wskaźnikami. Musimy uzasadniać też przy dofinansowaniach, że nasz projekt spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, które są ściśle określone, tak? Również przez konkretne działania, mierniki, ilości i tak dalej. Inny projekt, niekoniecznie związany z samą ideą gospodarki obiegu zamkniętego, ale z efektywnością energetyczną, również w aplikacji pytają nas, jak twój projekt wpłynie na realizację zasady 6R. Zasada 6R związana głównie z gospodarką obiegu zamkniętego, czyli czego nie będziesz używał, jakich na przykład surowców nieodnawialnych, co zredukujesz, jak będziesz ponownie używał coś z twojego procesu produkcyjnego, jak poddasz recyklingowi i co będziesz robił lepiej, jak się będziesz doskonalił, żeby cały czas poprawiać twoją działalność, żeby była coraz bardziej 6R, mówiąc w skrócie. Wiem, że czas mi się skończył. W zasadzie mam nadzieję, że większość będzie dopowiedziana w panelu za chwileczkę, bo będzie mowa o finansowaniu odpowiedzialności środowiskowej, a jak już państwo słyszeliście od rana, tych instrumentów jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję za uwagę.